Już spławik przywiązany do drzewa. Jest karaś. Już dobra. Słuchajcie, jest tumec. O, idzie. Ale za rumbo, jak my to słyszeli tutaj, słuchajcie, z powierzchni. Ale dobra, teraz będzie, o. O, będzie po. O, będzie co to się dzieje. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zasiadka typowo sumowo na żywce. Będziemy łowili z Grzesiem właśnie. Grzesiu już tam jeden majdan na pontonie łóżka karpiowe i tak inne rzeczy wiezie. Będziemy siadali 4 główki wyżej. Tam akurat nie ma dostępu, żeby odjąć od brzegu. Także nie przedłużając, zapraszam was na film i życzę wam miłego oglądania. Grzesio już tam pędzi, słuchajcie, majdanem. Tam będziemy chcieli siedzieć, a tamta główka dali. Szybko wypakuję i przypływa po reszta. Federy, żeby żywce chycić, sumówki i pełny atak, słuchajcie. Tu już my całe, wytli, słuchajcie, na miejsce, na namiot. Tu już mamy graty. I wywożymy za chwilę zestawy tu od drzewa. Tak widzowie, my się już rozpakowali. Zaczynamy wywozić wędki. Troszkę tu jeszcze mamy sajgon, ale potem się to uporządku. Potem to po prostu pozbieramy, bo tu Kierzek robi teraz zestawy. Tam mamy dwa łóżka. Ligowisko, w razie co przeciunek zrobiony jakby padało. Do pontuna i lecimy, słuchajcie, pierwsza wywózka. Na przynęty mamy nachytane karasie, także taki do 37 cm będą leżały, słuchajcie. No jak go domy z Grzesiem chycić, to chycić konkretnego, żeby poprawić ten rekord z zeszłego roku. Tak, słuchajcie, karasia zaraz tu wyciepuje. O. Poszła zrywka i karaś. Płyniemy do brzegu. Płyniemy do brzegu, słuchajcie, ustawić wędka. Kolejną wędka mam na chlapaka, na spławik. Karaś już jest na zestawie. Zaraz go tukie wiąża. Spławik do drzewa, tukie właśnie w tym miejscu. I tak to tukie będzie do tego drzewa. Jak widzicie na szpagacie, 0,30 żyłka zrywka i karasio tukie przymocowane z grzechotką, słuchajcie, zapięty i puszczamy go i se tu będzie pływał. Tak se tukie będzie właśnie koło tego drzewa pływał i tukie licza na tym, tu licza właśnie na brani, słuchajcie, że tukie się go uda przydziubać. Tak, jak widzieliście, obydwie wędki wywiezione. Teraz płynę na pontonie na brzeg ustawić sygnalizatory. No i tak to będzie dzisiaj cała nocka, słuchajcie, leżało. Tak to tu w koło wygląda rzyka. Jeszcze raz on pokorza, tu do tego drzewa je przywiązany elegancko. Druga wędka tam powyżej z gruntu za tymi drzewami. I potem Grzesio będzie swoje wywoził. Karaś tam chodzi, o, jak widzicie. Teraz jak pod niego podpłynie taki sum 1,80 m i ciach. Tak widzowie, tak jak żegodą, no umie na wędka na chlapaka przywiązano na spławiku z luftu na karasia, drugą wędka z gruntu na karasia. Grzesio chyba będzie ciepło, obydwie wędki na kamień, na zrywka, też na grunt. Także tyle co do zestawów, co do wywiezienia. No i czekamy, za chwilę jakieś goloneczko z kociołeczka zrobimy na obiad i reszta gratów rozpakujemy i będziemy siedzieli. Przed nami nocka, także obejrzymy, czy to pyknie. A tam ładnie karaś się obudził.
chwilą masz cały spławik tańcowo. Tu się już, słuchajcie, ognisko przed wieczerzą robi, bo będziemy robili golonko na kociołku z Gorca, z ogniska. Szymon do nas dojechał. Siema. Siemanko. Prawie po niego popłynął. I dwa federki tu ma. I już tu synek działo. Obejrzymy, co pyknie. Tak, słuchajcie, my tu z Szymonem siedzimy. Przyhajcowane drzewem. A tuke pod dynkiem żeliwnym onem. Pięknie. Goluneczko, słuchajcie, doszło. Także my za chwilę będziemy jedli, a wam na szmaka robili. Elegancja. Tam jest ta szlampa na stole. Weź ta moja. Może mu nagrywasz? Ja, jademy już dobrze. Słuchajcie, jest tumec. O, idzie. Ale zarumbo, aż my to słyszeli tutaj, słuchajcie, z powierzchni. Na karasia. A ja godam, ale się coś ciepło, ty. A on spokojnie. Ja i opatrzę, a tu żyłka wyluzowana, wiesz? Ty, Grzesiu, może posłuchaj ta moja wędka, bo nie wiem, czy... Zobaczymy, jak ten. On tam, już w naszym zakolu, on tam za chwilę nie będzie w tej wędce. Grzesiu, bo on tu idzie. Ale, słuchajcie, jest jazda. Może nie ma byk? Póki co się tak wydobo. Tu je, widzisz, Szymon? Na chlapaczka. Ale będzie mały. Grzesiu, już wisisz. Dobra, poluzuj żyłkę, no Grzesiu. Szymon, świeca na niego. Świeca. Ale dobrze teraz, Grzesiu, obejście sobie, co się dzieje. Kurwił się, no. Pięknie. Odbij żyłka. Ja mu to potem zamacza. No ja myślę, że jest 1,50 m. Nie. Aha. Ale pięknie tam się nie spadzie. Ale jest wielki, Grzesiu. Odbierz tego federa. Ja mu to zamaca potem. To jest kociołka, tego ci nie odgrywam. Obaj jesteś, Szymon, go tu nie umie dźwignąć. Chodź, chodź, Szymon, bo on go tu widać. Ta lampa jest trochę za słabo, miała, wiesz? Widzisz go? Ja widzę go. Teraz go widać ładnie. Ogon było widać. No leko, 1,30 m ma leko. To jest kurwa hol. To nie już da się nie da. Dobra, zostań tu. Trzeba go wymęczyć. Jest. Ale teraz jest kurwa sukces, po kinie jest połamany. No. Teraz to jest wędka. A ja myślę, pierwsze, że to boli czas. No ja też, żebrzana, wiesz, jakoś ciepła. Czyli. No dzisiaj już tego nie wywieza drugi raz. No. Ale. Ładny. Piękny. No kurwa. Ładny. Będzie miał z 1,60 m. Ładny, Szymon. Pięknie. Przesuń się, Misiu. Ładny. Pięknie zacięty. Kasznij go. Masz go? Mało go.
Tak, słuchajcie, wypuszczony olbrzyma 175, dokładny pomiar i tak w granicach, mu powiem, 30-35 kg. Poszło. Tak, jak widzieliście, udało się jednego suma przechytrzyć. No i co? Zestawy na nowo wywiezione. Cztery wędki, wszystkie cztery na chlapaka. I obejrzymy, co przyniesie dzisiaj. Przed chwilą normalnie i tą grzechotkę widzisz? Ja widać, no. Ale i karaś cały wyskakiwał do góry. Słuchajcie, jest. Jest sumec. No się, no będę musieli płynąć, chyba płyniemy. No popłyniemy. No. Słuchajcie. O, czekaj. Nie muszę płynąć, bo zagłówka w los. Słuchajcie, my płyniemy po niego, a po tym jak go uda się wyciągnąć, to go pokorzymy. Słuchajcie, udało nam się go odplątać. Na pontonie my prawie przypłynęli w naszą główkę. Nie ma za duży, ale... Wyciągaj, bo wpłynie nam. Tak, widzowie, zasiadka sumowa dobiegła końca. Właśnie się z Grzesiem pakujemy już ponton, wszystko. Jak widzieliście, jednego konkretnego suma udało się złowić. I wczoraj w nocy tam każdy miał na tych główkach wywiezione. To było brani. Popłynęliśmy po niego, poholowaliśmy go tu kąsek. Ale niestety rybka się po tym jak na brzegu my stoli, to się zepła. Ale nie był wielki. Taki w granicach, myślę, 1,40 m. 1,20 m, coś takiego, nie Grzesio, tak, no. Na takiego wygląda, bo się nam tu przewinął pod brzegiem. Także weekend nad wodą udany. My się widzimy w następnym filmie. Pozdrowionka, czymcie się.